czy pikantne plotki o sąsiadce, pokemony albo pamiątki ze sklepu z dewocjonaliami. Takie skarby znajdują się w książkach, a znajdują je bibliotekarze. Jak przekonali się pracownicy Biblioteki Kaliskiej, no książka to swoista kapsuła czasu, bo między stronami znaleźć można wszystko i przedwyborcze ulotki, i poufne rachunki, czy kartki żywnościowe z minionej epoki. A wyobraźnie mogą rozpalać, prócz lektury książki rzecz jasna, odręczne zapiski, na przykład życiowe postanowienia na kartce z prozaiczną listą zakupów. Na przykład od jutra biorę się poważnie za swoje życie. A bibliotekarze w Kaliszu zbierali te eksponaty przez kilkadziesiąt lat. My dziś prezentujemy owoce tej zbiórki. To skarbnica w niewielkiej przestrzeni filii numer 4. Ten hol maleńki, ale niezwykle twórczy i dlatego tutaj pojawia się kolejna bardzo interesująca wystawa, której pomysłodawcami są właśnie bibliotekarze filii przy Alei Wolności. Przychodzę, oddaję książkę i widzę, od jutra biorę się za poważnie za swoje życie i myślę sobie, o rany, to ja chyba też chcę. Robert Kuciński, dyrektor biblioteki. Pokazujemy rzeczy, które czytelnicy przez wiele lat zostawiali w naszych książkach. Michalina Ostrzejska w Nocach i Dniach potrafiła zrobić coś z niczego i my też jako zapaleni literaci wyznajemy tę samą zasadę, z tym, że nasze nic to tak naprawdę wielkie coś. Ciekawe pamiątki, bardzo nacechowane nawet emocjami w niektórych przykładach. No, tajemnicą tej wystawy jest to, że właśnie kiedyś bibliotekarze wpadli na ten cudowny pomysł, żeby tego nie wyrzucać, tylko żeby to zostawić. Są takie rzeczy po prostu tak zaskakujące. No może widokówka, że jakiś bilet, no może tak, ale no recepty, rachunki, no recepty kiedyś zabierano, więc to znaczy nie wiem, to może są jednak recepty niezrealizowane, ktoś wsadził, zapomniał, nie kupił tego lekarstwa. Są też cudowne rzeczy, które w tej chwili dla oglądających są nieczytelne. Okazuje się, że no my rozpoznajemy, to jest kartka żywnościowa na mięso, ale przyjdzie mi młody człowiek i pyta, co to? Grażyna Handke, kierownik filii numer 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu. Są oczywiście czytelnicy, którzy mówią, ojej, takie zakładki robiliśmy w szkole podstawowej, albo właśnie, ojej, kartki na mięso. Już nie mówiąc o kartkach z kalendarza, tak, gdzie ktoś patrzy i mówi, to w tym roku było, no tak pamiętam. Nasze ulubione były tak zwane rękopisy, tak je nazwaliśmy, więc te wszystkie odręczne teksty typu Kamila, jesteśmy w lesie, pilnuj domu, klucz tam, gdzie zawsze. Proszę zwrócić uwagę na to, jak z dużą emocją ktoś się wypowiadał o tym, że Lucyna to strasznie duża plotkara jest, 30 lat pracuje w banku, mało tego, na boku dorabia jako sprzątaczka. To, co tu widzimy, to nie jest wszystko, co zgromadziliśmy przez te lata. Jest jeszcze cały kartonik rzeczy, które oczywiście nadawałyby się na tę wystawę, ale niestety się po prostu nie zmieściły. Często też można było znaleźć na przykład koniczynkę zasuszoną. Wnętrza książek to też dobre środowisko do przechowania tego typu rzeczy, niekiedy organicznych, bo przecież znajdowaliśmy także tutaj kwiaty, rośliny, ale także to chyba dobre środowisko dla przetrzymania i zakonserwowania właśnie papieru, bo niezliczona ilość przepisów, liścików, czasami i nacechowanych uczuciami, znajduje się w bardzo dobrym stanie. A po kolorze tego papieru, po rodzaju czcionki, czy też technologii wyrobu tego papieru, widać, że to są rzeczy liczące sobie już dekady. Nie wiem, ile ma ta kartka, ale wygląda na starą, to chyba lata 70. Świetna wystawa, kapsuła czasu, rzeczywiście. Można się cofnąć do przyszłości. No i to jest życie. Wystawę można oglądać do końca miesiąca w filii przy Alei Wolności w Kaliszu. Kapsuły czasu podziwiała na własne oczy nasza reporterka Danuta Synkiewicz. Polecamy Państwu serdecznie. No mi się wydaje, że gdzieś jakieś tam zakładki takie z suszkami, dajmy na to, albo kartki z kalendarza najczęściej się trafiają.